witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test naszego nowego sprzętu, który zakupiliśmy 2 dni temu. Dzisiaj do nas dotarł. Jest to Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus. Mamy tutaj napisane, że jest automatyczne, uniwersalne mycie, suszenie i usuwanie kurzu oraz, że inteligentnie rozpoznaje i ma podwójny laser liniowy pomagający unikać przeszkód 3D. Co jeszcze mamy? Zaraz zobaczymy, co oni tu jeszcze napisali. Ma dwie nakładki do mopowania i równomiernie rozprowadza wodę. Automatycznie unosi te nakładki do mopowania, jak wjedzie na dywan. Automatycznie suszy gorącym powietrzem nakładki w bazie. I inteligentnie zarządza wodą, bo ma pojemnik na brudną i czystą wodę oraz worek na nieczystości, który sobie sam ma czyścić. Więc przechodzimy teraz do otworzenia tej paczki i zobaczymy, co jest w środku. Jest zabezpieczona tutaj. To są jej bariery uderzeniowe, zabezpieczone, żeby się nie uszkodziły. Tu ma dodatkową kamerę, którą widać. Laser. Tu są jeszcze dodatkowe kamery, takie odbojnikowe. Tutaj są części do ładowania w bazie. A tutaj jest schowany podstawowy pojemnik na kurz z filtrem HEPA. Jak widzicie, pojemniczek się otwiera, można go bezpośrednio wyrzucić do kosza. Filtr HEPA można przemyć pod bieżącą wodą, wysuszyć. A dodatkowo gdzieś tutaj musi sobie odsysać chyba sama baza automatycznie ten kurz. Ale to będzie w dalszej części. W środku pewnie jakaś podstawowa instrukcja i karta gwarancyjna. Mamy zmiotkę. To jest taka część boczna zmiatająca kurz. Mamy grzebyczek do usuwania nieczystości ze środka rolki, która się znajduje w robocie. Mamy worek na nieczystości. I mamy dwie nakładki mopujące na rzepie, żeby można je było uprać. I kabel do podpięcia ładowarki. Ma nawet osłonkę tutaj. Bardzo porządnie zapakowanie.
Tu mamy bazę, która jest dość ciężka, a resztę, jak rozgryzę cały sprzęt, będę mówić. Jak widzicie, moje Xiaomi już się zadokowało w stacji dokującej. Minęło kilka dni od rozpakowania paczki. Miałam okazję już zapoznać się z tym sprzętem. Czy miałam okazję się z nim zaprzyjaźnić? Oglądajcie do końca, to podzielę się moimi spostrzeżeniami na temat tego sprzętu. Powiem, czy go lubię, czy go nie lubię i czy warto wydać było na niego trochę kasy jednak mimo wszystko. Przechodzimy więc do początków. Skończyliśmy na tym, że rozpakowaliśmy paczkę, wszystko mieliśmy w częściach. Robot miał, jak widzicie, one są używane, także mam nadzieję, że nikogo to nie obrzydza, no bo w końcu nim jeździłam. Robot miał osobno nakładki. Miał również osobno tego wąsika do zamiatania. Ten wąsik wystarczyło tylko na klik nałożyć. Te nakładki również działają jakby na takie magnesiki. Wystarczy po prostu przyłożyć je do tych dziurek i to działa. One są ściągane na rzepkę, więc można je w każdej chwili uprać. Zamontowano nakładkę do mopowania. Robot elegancko mówi w języku polskim, co sobie ustawiłam w aplikacji. I co jeszcze? Mamy tutaj szczotkę główną i ta szczotka działa po prostu jak tradycyjny odkurzacz i jak elektroszczotka w odkurzaczu, więc odkurzacz ma dużą moc ssącą na poziomie 4000 jednostek tych ssących. Dodatkowo ta szczotka główna kręci się i wciąga wszelkie włosy, sierść psa, kurz, bardzo dobrze zagarnia do tego pojemnika, a oprócz tego właśnie z rogów ten wąsik wymiata ewentualne dodatkowe nieczystości. Robocika dam do bazy. Nacisnęłam mu tutaj symbol domku i wtedy się ładnie zadokuje nam na stacji dokującej. I a propos stacji dokującej, już Wam pokażę, co należało zrobić. Stacja ma tutaj dwa pojemniki. Jeden na czystą wodę i należało go uzupełnić. Drugi jest na wodę brudną po wymyciu pokoju. Pokażę Wam, zbierze się tu woda brudna. W środku pojemniczki wyglądają tak. Po użytkowaniu nie brudzą się. Jest to bardzo dobrej jakości plastik, więc łatwo się to wszystko wymienia. Tu, jak widzicie, jest taka podręczna instrukcja obsługi, od czego należało zacząć. Czyli po zakupie, po rozpakowaniu należało włożyć to wyposażenie, czyli włożyłam te mopiki do dziurek, włożyłam wąsika na klik. Następnie podpięłam stację ładującą do prądu. Z tyłu ma tutaj dodatkowo włącznik, należało go po prostu włączyć. Stacja już miała prąd, wystarczyło w 100% naładować robota. Tak w instrukcji było zaznaczone, żeby rozpocząć od naładowania do 100% robota. Nalałam w międzyczasie tą czystą wodę do pojemnika. Producent zaznacza, żeby to była czysta woda bez żadnych dodatkowych środków myjących. Jeżeli macie tego typu roboty, dajcie znać, czy próbowaliście dolewać płyn i czy się nie zepsuły. Ja na razie boję się ryzykować, więc rzeczywiście nalałam tam czystą wodę. Następnie, jeżeli ktoś nie ma... Aha, jeszcze Wam nie pokazałam, że tutaj jest zbiorniczek, worek na śmieci. Taki worek, jak ma każdy odkurzacz, ponieważ
Ten robot ma podwójny zbiorniczek. Jeden zbiorniczek jest tutaj w środku umieszczony. Jeszcze wyjmę i Wam pokażę. Tutaj w środku ma pojemniczek, w którym zbiera się ten kurz, który się pojawia, jak robot próbuje uciec. Czyszczenie wstrzymane. Wracając na fik celu naładowania. Pojawia się tam kurz, który po prostu odkurzy. Lecz przemieszcza się, zejdź mu z drogi. Jak widzicie, mówi, o co mu chodzi. Szuka sobie stacji znowu. Więc gdzieś nam ucieka na pokój, a miał trafić do stacji. Wyślemy go z powrotem. Wracam do stacji w celu naładowania. Także skończyłam na pojemniczku na kurz. Jeden pojemniczek na kurz jest tutaj i jak robot czyści całą powierzchnię, to ten kurz wpada do tego zbiorniczka. Następnie z tego zbiorniczka, jak się zadokuje w stacji dokującej, wszystko, całość jest wciągana do tego worka. Worek podobno wystarcza na około 60 dni. No myślę, że to w zależności od tego, jak dużo jest tego brudu i kurzu w domu. Ja mogę mieć go sporo, mam pieska, szpica, leni się namiętnie, więc myślę, że ten worek szybko napełnimy. Producent dodał dodatkowy worek jeszcze w zapasie w paczce. Resztę pewnie trzeba sobie elementów dokupić. W trakcie, kiedy robot się ładował do tych 100%, należy sobie ściągnąć aplikację Xiaomi Home. Ja już tą aplikację miałam, ponieważ wcześniej posiadałam poprzednie wersje tego robota. W następnym filmie zrobię takie porównanie ten robot kontra ten starszy model. Będziecie mogli wywnioskować, czy dla Was na przykład nie wystarczy ten poprzedni. Więc ja już aplikacji nie ściągałam. Wystarczyło tylko sparować z aplikacji to urządzenie. I wystarczyło przejść krok po kroku. Całą pracę na aplikacji rozpoczynamy od tego, że robot mapuje sobie okolicę, którą będzie odkurzał. Dodatkowo w aplikacji możecie sobie ustawić, z jaką mocą odkurzacz będzie odkurzał, z jaką mocą ssania. Tutaj też dość mocno mnie zaskoczył, bo na tych mocy jest 4 bodajże, więc dla mnie druga moc wydawała się bardzo niska, a jest ona w zupełności wystarczająca. Odkurzacz jakby sobie narzuca jako taką moc podstawową. I z tą mocą bez problemu odkurza zarówno płytki, jak i panele. Natomiast w trakcie, kiedy wjeżdża na dywan, tą moc samodzielnie sobie zwiększa i rozpoznaje, czy jest to dywan z dużym włosiem, czy z małym włosiem, i do tego dostosowuje sobie poziomy ssania, czy ma być to ta najwyższa moc, czy o jeden poziom niższa, więc jest to dla mnie też bardzo duże zaskoczenie. Podobnie jak zmywa mopem, też można sobie ustawić oczywiście poziom nasiąkania tych nakładek mopujących. I mop jeżdżąc, w momencie kiedy wjeżdża na dywan, rozpoznaje, że jest to dywan, przestaje wtedy mopować, podnosi sobie te nakładki mopujące i przejeżdża dywan, odkurzając go, ustawiając moc. Więc jest o bardzo rozbudowanej rzeczywiście tej wewnętrznej inteligencji, dużo funkcji potrafi w jednym czasie ogarnąć, bo zobaczcie, nie dość, że rozpoznaje dywan, to jeszcze w tym momencie przestaje mopować, podnosi nakładki mopujące, żeby tego dywanu nie zmoczyć, i sam ustawia do tego dywanu do odkurzania moc, czyli w zasadzie 4 czynności w jednym czasie potrafi sam rozpoznać i ogarnąć. Ale nie gadam już nic więcej, pokażę Wam bezpośrednio, jak odkurzacz działa. Ustawię mu w aplikacji odkurzanie tylko salonu, żebyśmy, tu będę Wam mogła pokazać i płytki, i panele, i dywan w jednym czasie. Dodatkowo na dywanie, no na dywanie mam typowe zabrudzenia, takie codzienne, jakieś tam paproszki, kurz, trochę kłaczków psa, a dodatkowo postanowiłam jeszcze troszeczkę mu dołożyć,
takich możliwych codziennych zabrudzeń przy dzieciach. Jak to dzieci jadły płatki. Oczywiście trochę, ups, spadło, rozkruszyły. Zobaczymy, jak zrobi z tym bałagan. Dodatkowo ktoś tam sobie pocukrował herbatę. Trochę tego cukru rozsypało się. No cóż. A ja piekłam bułeczki i dodatkowo naśmieciłam mąką. I sprawdzimy, jak on jeszcze dodatkowo z tymi utrudnieniami sobie poradzi. Od razu powiem, że bez tych utrudnień elegancko dywan wyodkurzał. Natomiast no, u nas aż tak może się nie śmieci, więc sprawdzimy, jak sobie poradzi. Jak widzieliście na dołączonych zdjęciach, ustawiłam odkurzanie z mopowaniem, odkurzanie na drugim poziomie, mopowanie na najwyższej opcji. Odkurzacz w tym momencie będzie sobie zwilżał nakładki mopujące, które ma tam z tyłu. Oczyszczenie nakładki do mopowania. O, słyszycie, słyszycie, powiedział, że sobie oczyszcza nakładki do mopowania. Jeśli chodzi o oczyszczanie tych nakładek, to też zastanawiałam się, czy będzie tak paprał duże przestrzenie jednym namoczeniem mopa, ale nie, można sobie to ustawić. Można ustawić, że będzie wracał do bazy i moczył te nakładki co 20 metrów kwadratowych wyczyszczonych lub po każdym oczyszczonym pomieszczeniu. Ja tutaj zaznaczyłam po 20 metrach kwadratowych. Tak mi jest wygodniej. Powierzchnię kuchni mam na tyle małą w stosunku do salonu i jadalni, że to bez sensu, żeby po samej kuchni na przykład wracał. W związku z tym tu też przyszedł mi do głowy pomysł, czy jeżeli będę chciała go przestawić na inne piętro, bo ja mieszkam w domu piętrowym, i mój dom rozkłada się co pół piętra, więc mam dużo przestrzeni przedzielonych schodami. Nie jest wszystko na jednym poziomie. Więc chciałam sprawdzić, co będzie, jak przełożę go na inne piętro, czy poradzi sobie z tym, ze względu na to, że wtedy nie będzie mógł wrócić do bazy i przemyć tych nakładek. Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe. W aplikacji można również zaznaczyć suwakiem funkcję nie wracaj do bazy, namaczać mopów i wtedy elegancko powierzchnię u góry domu bez przenoszenia całej bazy. Biorę sobie tylko samego robocika i nie ma problemu, żeby czy samo odkurzanie wykonał, czy samo mopowanie, bądź mopowanie z odkurzaniem. Jak widzicie, on rozpoznaje, w którym znajduje się miejscu. Uruchomił sobie nakładki mopujące. Najmocniejsza moc mopowania wygląda tak. Tu widać, że jest mokro. Tu jest sucho, tu jest mokro. I jedzie sobie. Nakładki, jak widzicie, działają tak, jakbyśmy przecierali rękami. W tym momencie on już rozpoznał, że gdyby przeszedł dalej, tam jest część jadalniano-kuchenna, a ja mu zaznaczyłam odkurzanie i mycie na mokro tylko przestrzeni salonu, więc wrócił. Tu, jak widzicie, ma pierwszą przeszkodę w postaci kwietnika. Będzie ją próbował przeforsować. Jak widzicie, z tą przeszkodą sobie poradził. Można również w aplikacji zaznaczyć miejsca, które ma omijać
i mogłam zaznaczyć równie dobrze, żeby w ogóle do tego kwietnika nie dochodził, ale chciałam, żebyście zobaczyli, jak sobie radzi z ewentualnymi przeszkodami większymi. Tam dałam mu jeszcze drugą przeszkodę w postaci wiatraka. Tutaj u góry znajduje się laser, którym jak mapuje pomieszczenia, rozpoznaje w 3D, gdzie są ściany, gdzie są jakieś zakamarki, a dodatkowo tutaj z przodu ma jeszcze kamerę z sztuczną inteligencją, takie dodatkowe oko, które na bieżąco widzi przeszkody tu i teraz, takie właśnie jak ten kwietnik czy ten wiatrak, i inteligentnie potrafi je omijać, nie przewracając ich. Więc jeżeli na jego drodze napotka na przykład jakiś delikatny wazon, o którym zapomnicie i go nie przesuniecie, albo na przykład właśnie nie zalecicie mu w mapie omijania tego miejsca, to on tego flakonu nie rozbije, tylko rozpozna i delikatnie objedzie. Tu jak widzicie będzie wjeżdżał na dywan i zaobserwujcie, jak postąpi. Jak widzicie, podniósł sobie swoje nakładki i zwiększył moc ssania. A teraz wjeżdżając na panele, z powrotem uruchomił nakładki. Zawsze rozpoczyna od objechania pomieszczenia dookoła. Później wie, którą trasą najkorzystniej będzie odkurzać i myć. Teraz już nie gadam, tylko w trybie przyspieszonym. Oglądajcie sobie, jak sobie radzi. A przede wszystkim obstawiajcie w komentarzach, czy poradzi sobie z rozsypanymi dodatkowymi przeszkodami na dywanie. Na końcu sprawdzimy, czy mieliście rację.
Mieliście teraz okazję zaobserwować cały cykl czyszczenia robota sprzątającego Xiaomi. Przed chwileczką pokazałam Wam właśnie wsysanie tego kurzu z robota do jego stacji dokującej. Wyczyścił sobie nakładki do mopowania i obecnie, nie wiem czy to słychać, jest taki cichutki odgłos i następuje teraz suszenie nakładek mopujących. Proces suszenia możecie, jeśli Wam przeszkadza, wyłączyć w aplikacji. Mnie w niczym nie przeszkadza, więc niech sobie suszy. Jeśli chodzi o sam proces odkurzania, to tak, z płatkami kukurydzianymi poradził sobie 10 na 10, z cukrem poszło mu troszkę gorzej, ale tragedii nie ma. Natomiast z mąką sytuacji nie ogarnął, także mąkę bardziej, no tak powierzchownie tej mąki trochę wciągnął, natomiast całą resztę bardziej wtarł w dywan niż odkurzył. Także tego typu zabrudzeń nie polecam na dywanie, raczej nie ma co liczyć na robota, no ale umówmy się, było to ekstremalne zabrudzenie, nikt z nas nie chodzi i po dywanie mąki nie sypie, także myślę, że to już było tak w ramach takiego eksperymentu. Jeszcze pojemniki czystej i brudnej wody. Czystej wody, jak widzicie, zostało tyle, a brudna woda po myciu zgromadziła się tutaj. A tu wszędzie dalej czyściutko. Tak jak mówiłam na początku filmu, z robotem się zapoznałam, a pytanie, czy się zaprzyjaźniłam. No tak, oczywiście, że się zaprzyjaźniłam. W domu jest czysto, pachnąco, jak widzicie. Panele, mimo iż już są stare i leciwe, ładnie się błyszczą, płytki również. Radzi sobie świetnie też z zabrudzeniami kuchennymi. Takie typowe ciapkanie po płytkach w trakcie gotowania nie jest mu straszne, radzi sobie z takim brudem bardzo dobrze. No i sam fakt, że właśnie dywan jest bardzo ładnie odkurzony. Jak widzicie, nawet to włosie dywanu jest takie podniesione. A przypominam, że ja mam leniącego się psa. Po dywanie tego w ogóle nie widać. Także oczywiście, że jestem na tak. Jeżeli tylko ktoś lubi taki sprzęt, lubi gadżety, a my i wszyscy moi domownicy bardzo lubimy otaczać się takimi różnymi gadżetami, to dla nas jest to duża frajda posiadać takiego robota. Jeżeli ktoś jest ciekawy właśnie jak on działa, to prezentuję na tym filmie. A tak jak mówię, następny film pojawi się z porównaniem naszego poprzedniego robota. Jak jesteście ciekawi, to zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby żaden film Was nie ominął. Jeżeli ten film się Wam podobał, będzie mi bardzo miło, jak dacie łapkę w górę, a jeżeli się nie podobał i dacie w dół, to prosiłabym o napisanie w komentarzu, czego zabrakło, że dostałam tą łapkę w dół. Także pozdrawiam wszystkich gorąco i do następnej podróży testowej lub gdzieś w Polsce, albo za granicą, a może kulinarnej. Do zobaczenia, pa, pa.